Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku XXI wieku, kompaktowe samochody Peugeota stały w cieniu swoich klasowych konkurentów. Na całe szczęście w 2014 roku na scenie pojawiła się druga generacja 308, która to po nieco ponad 3 latach stażu dorobiła się faceliftingu. I tak oto dochodzimy do stojącej obok mnie całej na biało 308 pożyczonym liftingu, w której to zmieniono przednie światła, grill oraz zderzak. Pomimo 5-letniej obecności na rynku, kompaktowy Peugeot nie zestarzał się zbyt przesadnie. Jego stylistyka wciąż była świeża i ciekawa, dlatego też zmiany mogły oprzeć się w zasadzie na detalach i lekkim upodobnieniu frontu do większej 3008. Francuzi twierdzą, że 308 wygląda teraz bardziej dynamicznie i optycznie sprawia wrażenie szerszej i osadzonej bliżej ziemi. Z obowiązku wspomnę jeszcze, że w ramach tego ogromnego liftingu przyciemniono klosze tylnych lamp, dodano nowe wzory felg oraz kilka nowych lakierów nadwozia. Wewnątrz zmian jest chyba jeszcze mniej niż na zewnątrz i aby je odnaleźć, musiałem sięgnąć do komunikatów prasowych Peugeota, z których to wynika, że przeprojektowano lekko tunel środkowy, wyciągnięto wyłącznik start-stopu na fizyczny przycisk oraz zmieniono ekran dotykowy na pojemnościowy. Wow! Przyznać jednak trzeba, że deska, podobnie jak i karoseria, bardzo dobrze przeszły próbę czasu, więc Francuzi mieli ułatwione zadanie. Najbardziej odczuwalną zmianą jest poprawienie ekranu dotykowego. Jak wspominałem, stał się on pojemnościowy i zaczął rozpoznawać gesty, dzięki czemu obsługa wszystkich urządzeń pokładowych i funkcji samochodu jest teraz o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza. Teoretycznie ma on przekątną 9,7 cala, jednak jego faktyczny obszar roboczy to 7 cali. Ta większa wartość podawana jest dla całego panelu wraz z dotykowymi przyciskami dookoła niego. Wewnątrz systemu znajdziecie także poprawione mapy, które powstały przy współpracy z TomTomem i posiadają funkcję informowania o korkach. Pojawia się tutaj także Android Auto i Apple CarPlay. Standardowo jak w każdym nowym Peugeocie, tak i tutaj w 308 znajdziecie malutką kierownicę z zegarami wyniesionymi ponad nią. Wymaga to od Was zajęcia nieco innej pozycji niż zawsze, tak aby góra wieńca nie przysłaniała Wam części cyferblatu, ale po chwili machania fotelem czy wolantem wszystko da ustawić się idealnie pod siebie. Poza schludnym wyglądem wnętrze przekonuje do siebie także jakością wykonania. Materiały są bardzo dobrej jakości, podobnie zresztą jak i montaż. Żaden plastik nie wydaje z siebie nieprzyjemnych dźwięków, nawet przy celowym szarpaniu. A twarde tworzywa znajdziecie poniżej kolan czy w dolnych partiach drzwi. Nieco gorzej jest z praktycznością. Najbardziej brakuje mi jakiejś półeczki do odłożenia smartfonu, tak by był pod ręką, gdy korzystamy chociażby z Android Auto. W tunelu środkowym znalazło się miejsce dla zamykanego i trochę płytkiego schowka, wewnątrz którego ukryto tylko jeden składany cup holder. Pasażerowie siedzący z przodu nie będą natomiast narzekać na brak miejsca. Przestrzeń jest tutaj pod dostatkiem w praktycznie każdej płaszczyźnie. Znacznie gorzej jest z tyłu, gdzie jest po prostu ciasno. Nie należy do najwyższych osób, a i tak miejsca na nogi czy nad głową nie ma przesadnie dużo. Poza tym znajdziecie tutaj podłokietnik z uchwytami na kubki oraz schowek z wejściem USB. Mały minus za brak dodatkowych nawiewów czy też wysoki tunel środkowy. Za pasażerami znalazło się jeszcze miejsce dla bagażnika o pojemności 398 litrów. Tutaj za dużo do gadania nie będzie, bo nie ma ani podwójnej podłogi, ani żadnych haczyków. A oparcia kanapy nie kładą się na płasko. Z praktycznych rozwiązań jest tutaj tylko gumka oraz gniazdo 12-woltowe. Jak na razie wygląda na to, że Peugeot nie napocił się za bardzo przy liftingu 308. Jednak minimalne zmiany na zewnątrz czy wewnątrz to tylko i wyłącznie przykrywka dla nowości, jakie dorzucono do układu jezdnego czy systemów bezpieczeństwa. Teraz Wasza 308 może zostać wyposażona w aktywny asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat z funkcją zatrzymania, automatyczne przełączanie świateł z drogowych na mijania, system wykrywania zmęczenia kierowcy, asystent monitorowania ograniczeń prędkości wraz z rozpoznawaniem znaków drogowych, czy też kamerę cofania z widokiem 180 stopni. Modernizację przeszła także gama jednostek napędowych, w tym też i silnik pracujący pod maską naszego egzemplarza. Jest to 3-cylindrowy PureTech o pojemności 1,2 litra, rozwijający moc 130 koni mechanicznych. Poprawiono w nim nieco proces spalania oraz dołożono filtr GPF, tak by ograniczyć zużycie paliwa oraz zrobić go bardziej eko. Czy ma to jakieś odczuwalne przełożenie na realne wyniki spalania? W trasie kompaktowy Peugeot potrzebuje około 6,5 litra bezołowiowej na każde 100 km. W mieście 308 zużywa około 8-9 litrów, na autostradzie potrzebuje 7 litrów, a przy 120 delikatnie powyżej 6. Tak dobre wyniki zużycia paliwa to po części zasługa nowej, 8-biegowej przekładni automatycznej EAT8, której naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek zarzucić. Okej, nie jest ona błyskawicznie szybka, a reakcja na kickdown mogła być nieco bardziej spontaniczna, jednak niesamowicie poprawia ona komfort podróżowania, zwłaszcza w dłuższych autostradowych trasach. Wszystko przez to, że dwa ostatnie przełożenia są bardzo długie. Przy licznikowych 140 na obrotomierzu mamy niecałe 2,5 tysiąca obrotów na minutę, dzięki czemu w kabinie jest naprawdę cicho. W mieście skrzynia także nie sprawia większych problemów. Poszczególne przełożenia wbijane są płynnie, a przy niskich prędkościach, czy to w korkach, czy na parkingu, nie ma problemu z kangurkowaniem czy szarpaniem.
Dodatkowo na pokładzie mamy teraz tryby jazdy Eco oraz Sport, pomiędzy którymi czuć delikatne różnice. W Eco skrzynia potrafi przejść w tryb żeglowania, a w Sporcie delikatnie mocniej przyciąga poszczególne przełożenia. Osobiście jednak rzadko kiedy korzystałem z innego trybu jazdy niż standardowy. Wracając jeszcze na chwilę do jednostki napędowej, to poza umiarkowanym apetytem na paliwo, warto pochwalić ją za naprawdę bardzo dobrą dynamikę. Nawet przy komplecie dorosłych pasażerów 308 jest elastyczna i nie traci chęci do jazdy czy wyprzedzania. W PureTechach zawsze narzekam na ich niezbyt przyjemną kulturę pracy oraz mocne telepanie, jednak w kompaktowym Peugeotie nie uświadczyłem żadnej z tych wad. Być może to kwestia wprowadzonych zmian lub dobrego wyciszenia kabiny. Co jednak ciekawe, pomimo wysokiego komfortu akustycznego, podwozie 308 okazuje się być zaskakująco sztywne i mało kluchowate. W zakrętach prowadzi się ona bardzo przewidywalnie i dynamicznie, nie wychylając się praktycznie w ogóle na boki. Zawieszenie jest bardzo sprężyste i zaskoczyło mnie swoją twardością, choć nie ma ono najmniejszego problemu z polskimi dziurami. Czasami na nieco większych czy głębszych dziurach zdarza mu się lekko pohałasować, jednak koniec końców stanowi ono naprawdę bardzo dobry kompromis między sportem a komfortem. W parze za zawieszeniem podąża układ kierowniczy, który jest czuły i precyzyjny. W połączeniu z malutką kierownicą potrafi dać nam sporo frajdy z jazdy jak na tego typu samochód. Pozostaje jeszcze pytanie, jak z cenami. Cóż, za podstawę ze 110-konnym PureTechem zapłacicie 68 tysięcy zł. Nowy, 8-biegowy automat dostępny jest dopiero od wersji wyposażenia Active, która to rozpoczyna się kwotą 84 200 zł. Testowana przez nas odmiana to najbogatsza wersja Allure z kilkoma dodatkami, której cena oscyluje w okolicach 119 tysięcy zł. Być może lifting zmienił niewiele, ale pojawienie się 8-biegowej skrzyni czy kilku innych mniejszych usprawnień pozwoliło w bardzo dobry sposób przedłużyć życie 308 i sprawić, by wciąż była ciekawą propozycją na rynku kompaktów. A czy według Was 5-letnia konstrukcja Peugeota wciąż jest warta zainteresowania? Dajcie nam znać w komentarzach, a w wolnej chwili rzućcie okiem na pozostałe nasze materiały, zostawcie suba oraz łapkę w górę. Na dziś to wszystko, dzięki za obecność i do zobaczenia wkrótce.